A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Divine Divinity. Znowu jakiś kot się do mnie przyczepił tutaj na starcie. Niech on sobie pójdzie. Ja się odsunę troszeczkę. No dobra, co my tutaj mieliśmy? Czy chcę przyzwać demona? Ostatnio mieliśmy do czynienia z Penumbrą i Gildią Złodziei znowu. Tutaj mamy, musimy zdobyć butlę wina od Pearsa, sprzedawcy win. No to wiemy, gdzie on jest. Myślę, że na starcie możemy sobie od razu do niego pójść. On był tutaj. No to biegniemy, od tego zaczynamy. Niewiele brakuje do poziomu. Mam nadzieję, że dzisiaj, no pewnie na pewno uda nam się już ten poziom wbić. To będzie poziom 30, czyli będziemy mogli sobie wymaksować klątwę i wziąć drugi punkcik do tego ataku żywiołów, czy jak to się tam nazywało. To już obrażenia naprawdę nieźle wzrosną. Tu są koty, nie? Takie dwa czerwone punkciki. Tak się rozglądam się jeszcze za szczurami. I musimy się w ogóle... musimy te wytrychy kupować, ale tutaj... Chyba tylko od imiennych postaci możemy coś kupić, no nie? Bo biedny mieszczanin na przykład nie. Zwykły mieszczanin też nie ma opcji handlu. No Pierce to raczej nie będzie miał wytrychów, tak mi się wydaje. Chociaż może jakąś tam szansę ma, ale... Ale chyba jednak nie. Dzień dobry, panie Pierce, 39, jeżeli chodzi o taki status, o... No wiadomo, o co chodzi. Aha, tutaj nie ma takiej opcji, czy chociaż może... Czy możesz mi opowiedzieć o tych wytwornych winach? O, jest coś. Szukam butelki specjalnego wina dla Koriny, maga przyzwań. A, tak, wiem, jakiego wina potrzebujesz. Niestety, ostatnią butelkę sprzedałem człowiekowi o imieniu Antrabert. Może jego imię nie jest ci obce. Przebywa on w książęcym zajeździe. To ten, którego aresztowali, tak? Czy mogę zobaczyć, czy masz jakieś wytrychy na sprzedaż? Nie, masz, tak sądziłem. Dobra, z Antrabertem to akurat lipa. To był ten od tego, co nam kazał ten wóz tam unieszkodliwić, nie? Czekajcie, jak to jest napisane? Pierce po mojej ostatniej prośbie o butlę wina dla Koriny, maga przyzwań, przyznał, że niestety sprzedał ostatnią Antrabertowi, kupcowi mieszkającemu w zajeździe książęcym. Ha! Czyli podejrzewam, że trzeba go będzie, nie wiem, w więzieniu gdzieś znaleźć teraz, czy o co chodzi? To się trochę narobiło. Nie wiem, czy przypadkiem złej kolejności zadań nie zrobiłem przez przypadek. Ale nie, no chyba nie. Wiecie co, skoro jestem tutaj blisko tych ciemnych plam na mapie, to sobie może zacznijmy jakoś tak dokładniej odkrywać tutaj na obrzeżach tego Verdistis. Zobaczymy, czy gdzieś w murze jest wyłom i czy można się jakoś wydostać w ogóle z tej osady. Tak wiecie, właśnie takim standardowym jakimś wyjściem, a nie za pomocą, wiecie, tam na południu, jak się przechodziło tą opcją dialogową, taką podejrzaną. Tutaj są pszczoły, ja je mogę załatwiać, bo to expa byśmy chyba dostali, nie? Zobaczmy. Chodzi o to, czy właściciel tych pszczół się nie oburzy na mnie. No nie, no chyba nic strasznego się nie stanie. Myślę, że możemy je unieszkodliwić tutaj. Tak jest. O kurde, ale tutaj czasami kota nie zabiłem? Cóż za strata dla świata by była. Chwila, tu są jakieś koty chyba. Może włączę niewidzialność, zobaczymy, czy jakaś pszczoła jeszcze. Ile tu jest kotów? Tutaj ktoś ma hodowlę kotów, nie tylko ule z pszczołami. Ale również hodowlę kotów. Tak, tutaj też jest kot. Ktoś tutaj też dziecko hoduje sobie. W bajorku. Ale ciemno tutaj jest. Motyle jakieś. Dobra, koty tam się zabawiają. Przejdę się tutaj, podkrywamy sobie to wszystko. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. Ale jakoś tak ciemno na tych obszarach. Może to jakieś demoniczne miejsce znalazłem. Muzyczka ustała. Dobra, przejdźmy sobie tędy, zobaczymy, ale nie, no tutaj raczej nic nie będzie, nie ma przejścia. No dobra, tutaj żadnego wyłomu w murze nie dostrzegam.
Chodźmy sobie tutaj. Czy tutaj była gdzieś w pobliżu jakaś imienna postać? Znaczy poza tym, że tutaj są obszary nieodkryte przez nas. Ale chodzi mi o te odkryte, które tutaj w pobliżu mamy. Tu jest żaba, żab nie atakujemy. Tutaj jest szczur. Szczura atakujemy, tylko kot też jest w pobliżu. Dobra, może z błyskawicy zaatakujemy szczura. Muzyczka się znowu włączyła. No dobra, chodźmy tędy. Czy tak, tu jest ten zajazd książęcy. Gdzie stał ten cały Antrabert? No nie, no naprawdę kot. O, biedny mieszczanin, ale nie. Tu jest na przykład Iliana, ona nie ma wytrychów, szkoda. Ale na przykład tu jeszcze były te krasnoludy, może one mają wytrychy? Zaraz, ja to wszystko tutaj zobaczę. Dzień dobry, panie krasnoludzie, czy pan ma jakieś wytrychy? Pan nie ma wytrychu. A małżonka, szanowna, też nie ma wytrychu. Tu jeszcze był z boku taki gość, nie? Taki elf chyba. Zobaczymy, może on ma wytrychy? Nie, on ma potężne cienie. Może się schować w cieniu. O, jest butelka wina. To może po nim została. Weźmy to na wszelki wypadek. Może to będzie to. Albo to butelka wina. Zobaczmy, tu jeszcze coś było. Poduszka była. Dobra, mamy jakieś butelki wina. Jeżeli... Butelka przedniego wina. Czy my mieliśmy coś podobnego, czy to może być przedmiot questowy? Oj, chyba przez przypadek kliknąłem dwa razy i nie wypiłem, więc to może być przedmiot questowy, ale tę drugą też zostawię na wszelki wypadek. Powiedzmy, że to mogłoby być to. Czy tu by jeszcze były jakieś postacie imienne po tej stronie? Chyba nie. Ale chodźmy jeszcze do wszystkich postaci imiennych tutaj. Może ktoś na przykład sprzeda nam wytrychy. Ten to jest pijany, to w ogóle... O, tutaj jest na przykład Kyrnil. Kyrnil. Nie ma wytrychów. Czy ktoś tu jeszcze jest imienny? Mieszczanin, Kordan i Titrin? Ha, to była ta dwójka taka, pamiętam. Oni wcześniej byli w innym miejscu. Taki półgłówek to był, nie? I jego brat Kordan. A Frasa mówi, że w Verdistis nie ma takiej białogłowy, jakiej szukamy. Wiem, że łże. To jakieś dziwne opcje dialogowe, zobaczmy. Może posiadasz pewien klucz? Cóż, tym kluczem na pewno nie jest złoto, to już wiem. Jeżeli wiesz, co jest tym kluczem do serca tej latawicy, zapłacimy za tę wiadomość 50 sztuk złota. Chyba mam informację, której ci potrzeba. Słyszałem, że trzeba po prostu iść do kupca Leptina i zapytać o Magdalenę. Aha, czyli po prostu szukają domu publicznego, tak? No, jakiegoś ekspa dostaliśmy. Zapytać o Magdalenę, tak? Wygląda na proste zadanie. Masz tu obiecane złoto. Super! I jeszcze 58 tysięcy. Ej, tu jakiś questik się zrobił przy okazji. I dostaliśmy level. No to skoro tak, to sobie weźmiemy od razu poziomik. Antrabert, Karczmasz... To takie... Kordan poprosił mnie o nawiązanie kontaktu z miejscowymi królowymi nocy. Antrabert, Karczmasz zaprzecza istnieniu takowych kobiet w Verdistis. Aha, to tak po części ominęliśmy tego questa. Antraberta to tutaj nie było, to nie rozmawialiśmy o nim z tym już. Lecz Kordan jest pewien, że są tutaj, tak jak są wszędzie indziej. A ponieważ wiedzieliśmy już, o co chodzi, no to od razu mu powiedzieliśmy, tak, i quest się zakończył. Rozumiem. No i bardzo dobrze. Ktoś tu jeszcze imienny był? Był, na pewno był. Stał na przykład ten... O, właśnie, Graham, to pamiętałem. On co najwyżej marchewki może nam sprzedać, ale jest też Afrasam. Afrasam nie ma wytrychów. No, Rob to chyba nie... Tak, on nie handlował. Mieszczanin... A wiem, ten koleś. A chociaż sprawdzaliśmy u niego, nie? Czy nie? Sprawdzaliśmy u niego wytrychy? Chyba sprawdzaliśmy u tego na dole. Teraz sprawdzałem. No, on tutaj nie miał. Ciekawe, czy on zmienia asortyment, bo jeżeli ktoś by miał mieć wytrychy,
to najprawdopodobniej jakiś osobnik z gildii złodziei, nie? Potrzebujemy wytrychów. A, ten kot tutaj będzie. No dobra, zaraz. Zaraz może... O! Pędzak ma handel. Pędzak ma handel. Zobaczymy. Ma wytrychy i to aż 5 sztuk. Bierzemy wszystkie. Bierzemy wszystkie wytrychy. Mamy w ogóle jakieś przedmioty jeszcze tutaj na sprzedaż? Czy ja ostatnio się wszystkiego pozbyłem? Mamy w ogóle te... A, mamy jakieś buty. Musimy się w ogóle pozbyć tych kamieni runicznych. Identyfikacja bierna to zostawiamy. To nie są nasze buty właściwe, czyli możemy się ich pozbyć. A, no i mamy te butelki. Taka sama cena. Zaraz, on tutaj nie ma jakiegoś asortymentu takiego nowego czasami. Tarcza słaba raczej, bo tania. Jakieś kije tutaj są. Mieczol może fajny, słaby. Śmiertelny podarunek, hełm. Ta, może ta tarcza fajna, słaba. O, duży bonus do żywotności. Ej, chyba to wezmę. Chyba to wezmę sobie. Tutaj co jest? Średni bonus do budowy. No, za budowę mamy mało, ale... Ale ten bonus do żywotności troszeczkę mnie kusi. Ja go chyba wezmę. Dojdzie nam chyba sporo życia. No, trochę się wykosztujemy, ale myślę, że jeżeli na coś wydawać kasę, to właśnie na tego typu... Na tego typu rzeczy. Dlatego balansowanie kupujemy. I... No, najważniejsze, że mamy wytrychy tutaj. No i doszło nam... Doszedł nam bonus do żywotności. Na razie to zostawiamy. Poziom może sobie wezmę. Co? Stanę sobie tutaj. Mam nadzieję, że żaden kot nie przyjdzie. Statystyki. Chyba w tę zręczność dalej bierzemy. Może w końcu zrobimy takie przełamanie, że uniki zaczną działać. Dlatego na razie jeszcze bierzemy tę zręczność. Zobaczmy teraz, czy mamy takowe przełamanie, obrona. Nie, wciąż 94%, że trafi nas przeciwnik tego samego poziomu, co my mamy. No, ale będziemy dalej próbować. Poza tym, zgodnie z planem, maksujemy sobie, tutaj było, klątwa. Tak jest, ofiara traci 15% ataku i 15% obrony. Odporności ofiary obniżają się o 25%. I klątwa trwa 15 jednostek czasu, to jest bardzo dużo. Koszt magii to nas tam nie interesuje. Ale teraz możemy sobie wziąć też drugi punkcik tutaj w atak żywiołów. Ja bym to wziął. Zobaczmy koszt many. 30. 30 magii kosztuje już taki pojedynczy atak. Przypominam dla porównania, że błyskawica 12 tylko, nie? Ale mamy tutaj już obrażenia od 24 do 88 razy 3 żywioły. Dlatego obrażenia naprawdę bardzo potężne. Możecie sobie tutaj przeliczyć koszt many na jedno obrażenie, jak to wychodzi. Możliwe, że jeszcze troszeczkę drożej tu będzie, ale niż w przypadku błyskawicy. Ale z tego już pewnie będziemy korzystać. Ja sobie tylko skróty klawiaturowe poza nagrywaniem jakoś poprzestawiam. Bo jednak trzy różne typy obrażeń to naprawdę w praktyce pewnie będzie fajnie wychodzić przeciwko różnym typom przeciwników. No dobra, myślę, że sobie obejdziemy to Verdistis dalej. O, tutaj trzeba dojść i zobaczyć, co tam się kryje pod tymi ciemnymi plamami na mapie. Przy okazji może... O, porucznik na przykład. Nie, porucznik nie chce handlować po pijaku. Mieszczanin. Nie, no koteł. Proszę odejść. Dzięki. Kolejny koteł. Wymanewrowany. No dobra, szukamy wyłomu w murach. Dzieciak raczej nie będzie chciał handlować. Może tak bliżej tych murów będę szedł. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby poza Verdistis można było wyjść gdzieś tutaj na te obszary. O kurde, ile szczurów. No to... Poganiamy sobie za nimi. Teraz jeszcze wziąłem zręczność, to będę łatwiej trafiał w takie szczury po prostu zwykłą naszą pałką. A poza tym mamy bardzo wysoki poziom postaci, już 30, to też ponoć wpływa na celność oraz na uniki. Okej, sobie tutaj szczury załatwiamy.
Może taka biedna dzielnica Verlistis, opanowana przez szczury, drewniane drzwi, uszkodzona szpada. No dobra, zobaczmy, co to za dom. No, ktoś tu jest. Terry Pratchett to chyba jest. Roznosi się wieść, że Sir Dante i jego żona ostatnio ze sobą nie rozmawiają. Mówi się nawet o rozwodzie. Aha, dobra, szkoda, że nie masz wytrychów. Żadnego questa to on nam chyba nie zleci. Co on tutaj ma? Lina, chleb, krasnoludzki, porter. Beczki otwarte. Tu jest beczka z zawartością, tylko nie wiem, czy... trochę blisko stoi. Dobra, jest tylko chleb, więc nie ma o czym mówić. Zobaczymy. Tutaj coś trzyma. Uszkodzony długi sztylet. Nie chcemy. Za sztylety to my tam dużo kasy nie dostawaliśmy. Uszkodzony sztylet też będzie jeszcze mniej warty, więc olać go. Zobaczymy, czy możemy sobie przy murach tak blisko przejść tutaj. Możemy. Aha, tu są jakieś ule. Tutaj jest Gilles, czy jak on tam ma. Zobaczymy, czy on... Nie, on nie ma wytrychów. Gadaliśmy z nim kiedyś. On robi zakupy dla żony, widzę cały czas. Ale... O, tu jest jakaś beczka. Z pomidorem. No to słabo dosyć. Zobaczymy tutaj. Dzień dobry panu. Robert to jest. Dzisiaj rano w Rivertown powieszono pewnego człowieka, który próbował ukraść bochenek chleba. Janus wie, jak sobie radzić ze złodziejami i mordercami. No, do tego Janusa też trzeba będzie w końcu zajść chyba. Drewniany kredens pusty. Zobaczymy manuskrypt. Przepisy kucharskie. Ciasto truskawkowe. O, tego chyba nie mieliśmy. Kup trochę świeżego mleka u najbliższego rolnika i zmieszaj je ze śmietanką, winem, szafranem i innymi korzeniami, a potem zagotuj wszystko aż do wrzenia. Ubij żółtka jajek z miodem i wlej do mleka. W formie wyłożonej ciastem ułóż kawałki truskawek, a potem zalej je mlekiem. Piecz ciasto przez około 40 minut. No i mamy nowy przepis. Przetestuje ktoś taki przepis z was? Pewnie nie, co? Dobra. Poza przepisem i szczurami to nic tutaj ciekawego nie dostrzegam. Szczury wybijamy cały czas. Dobra. Tutaj byliśmy. To sprawdzaliśmy. Przejdę tu, przejdę. Ten domek otwarty, czyli tu musiałem być. Co tu było? Aha, tu był ten cirgon cały, dobra. To tu już okradliśmy go jak tylko się dało chyba. Więc ten obszar porobiony. Aha, on jakoś w przejściu tutaj chyba stanął. No super. O, dobra, wymanewrowałem go. Wyszedł sobie gdzieś tutaj. Tu jest jakiś domek, w którym jeszcze nie byliśmy. Tutaj stoi Brad Pitt, tak? Zobaczymy, może on ma wytrychy. Nie ma wytrychów, ma polerowany kaptur. To z nim też już rozmawialiśmy. Chodźmy sobie tutaj. Nowy dom, mieszczanin. Zobaczmy. Dragrin. No, wygląda na jakiegoś bogatszego takiego, co? 105 zł, tylko kurde, żeby mnie nie przyłapał. On się tutaj tak patrzy. O, tu też 105 zł? Nie. To są jakieś takie beczki, które mają odnośnik do wspólnego jakby obszaru pamięci. Kiedyś coś już podobnego mieliśmy. Cyk. A zobaczymy z ciekawości, czy jak okradniemy tę jedną beczkę, czy w pozostałych beczkach... Tak, też jest pusto, zobaczcie. To są takie beczki ze wspólnym przydziałem pamięci. Zobaczymy w biblioteczce, co ma. Księga. Księga z takim obrazkiem podejrzanym. Manuskrypt. Ej, to jakaś poważniejsza postać może być tutaj. Herbata z mrocznych kniei, to już kiedyś mieliśmy. Puste butelki. Zagadajmy do niego. Witaj, jestem Drognan. Dragrin. Uzdrawiam w Verdistis. Potrzebujesz mojej pomocy?
Tak, uzdrowicielu, chciałbym zobaczyć, jakie masz tu magiczne eliksiry. I czy masz wytrychy przy okazji? Nie bardzo. Wróć, kiedy będziesz potrzebował więcej. Jesteś uzdrowicielem z Verdistis. Powiedz, z jakimi problemami musisz się ostatnio zmierzyć? Większość czasu spędzam lecząc choroby wynikające z biedy w dzielnicy biednych. W bogatszych dzielnicach spotykam się raczej z chorobami powstałymi z dostatku i rozpuszczonego życia. Czy sam przygotowujesz sobie lekarstwa? Większość tak. Wiele czasu spędzam za murami miasta zbierając zioła, chociaż... Tak? No, jeden ze składników kupowałem od pewnego człowieka zwanego Buat. Parzył on uzdrawiającą herbatę, która okazała się bardzo użyteczna. Miała skutki uboczne, ale niezmiernie pomagała moim pacjentom. Niestety, człowiek ten zniknął 2 czy 3 miesiące temu. Ciekawe, zniknął? Może mogę go dla ciebie sprowadzić? Możesz mi powiedzieć, gdzie on mieszkał lub pracował? Przykro mi, ale nigdy nie pytałem, a on nigdy nie mówił. Przynosił mi tylko co miesiąc baryłkę swej herbaty. Był to dziwny wywar. Nigdy nie był zimny, bez względu na to, gdzie stała baryłka. Myślę, że musiał do jej tworzenia używać magii. O kurde. Ale co w związku z tym? Muszę z radością stwierdzić, że czuję się dobrze i nie potrzebuję dzisiaj twoich usług. Dzięki Bogu. Aha, czyli taka historia. Dobra, rozejrzyjmy. O, poszedł gdzieś. Poszedł gdzieś, to może coś zajumamy, co? Pomniejsze uleczenie zajumamy sobie. O, to jakaś klapa chyba jest, widać. Ta, coś tam jest, zaraz będziemy sprawdzać. Tutaj leżą jacyś chorzy, ale tacy nie clickable. A tu w ogóle biblioteczka jest. On tu przyszedł, kurde, ale może zaraz pójdzie. To zajumamy mu jeszcze kasę, co? Ta, tutaj klapę widać, to zaraz się tym zajmiemy. Dobra, skoro przyszedł tu, to my sobie pójdziemy tu. Czy coś tu jest? Łóżko? No jest, pomniejsze uleczenie, to bym sobie zgarnął. Kwiatki sobie uprawia, tak, zniszczona miotła. Dobra, idzie gdzieś tam. No, fajnie, żeby poszedł tam wyżej gdzieś. Może przez ten czas pójdziemy do jego ogródka. Zobaczymy, może coś tutaj ciekawego ma oprócz tych kwiatów. No dużo kwiatów, dużo motyli tutaj się zalęgło, że tak powiem. Ale nic tutaj ciekawego nie dostrzegam. Dobra, zobaczymy, poszedł sobie. Stoi tutaj. Dobra, zamknięte. Kluczyka żadnego nie znalazłem, więc skorzystamy chyba z wytrychów. Uwaga. Udało się otworzyć. Może poszedł. Nie no, mógłby pójść, to ja bym sobie tutaj chętnie zajumał. Te pieniążki jeszcze. Dobra, może najpierw sprawdźmy ten włas. No, nie chcesz wejść? A, wszedł. U, panie. Dobra, bierzemy miksturki. Uleczenie, uleczenie, cudowne uzdrowienie. Przepływy sił. Bardzo, co on to jakieś trumny ma? Na fuk? Ej, jakiś podejrzany koleś. Tam można... Beczułka herbaty, a to coś mówił o niej. Dobra. Panie, masa beczek do ogarnięcia. Musimy to odblokować najwyraźniej. No to... Zaczynamy. Przy okazji będziemy sprawdzać 136 monet. Fajnie. Będziemy jakoś tutaj beczki przerzucać. Każdą beczkę musimy sprawdzić, bo każda może coś zawierać ciekawego. Na przykład wytrychy. Także zaczniemy sobie może od dołu, tak żebyśmy lepiej wszystko widzieli. Ta jest pusta. Przerzucimy tu. Tutaj coś jest. Ser. Podejrzewam, że niezbyt świeży. Gdzie ten Luki tu chodzi? Cyk. 45 monet, ładnie. Przerzucimy tam. Tutaj beczka pusta. Pusta. Taka tajemnicza piwnica.
Dobra, tutaj coś jest, znowu ser. Ser pleśniowy chyba taki już na tym etapie. No, tutaj pusta beczka. No większość pewnie będzie pustych beczek, ale coś może jeszcze ciekawego wyhaczymy. O, tutaj coś będzie, pomidora. No, pomalutku dostajemy się, tu będą, tak, są drzwi jakieś. I już widać, że można tam przejść. 114 monet, fajnie. Coś jeszcze? Tak, tutaj. No tego to nie chcemy, jakiś owoc to był, chyba brzoskwinia. A tutaj jabłuszko. No mogliby nam klimatyczną muzyczkę włączyć w tym miejscu. Tutaj coś jest, kolejny pomidor. Dobra, jabłko. Tutaj mogę chyba przerzucać. Tutaj, no, istota magii. Wielka mikstura. Będziemy łączyć z podobną miksturką zdrowia. I uzyskamy potężną miksturę wzmocnienia. 99 monet, chlebek. Kolejna istota magii. Jeszcze tylko sprawdzę, czy coś tam... O, jeszcze jedna beczka się schowała z eliksirem. To go sprzedamy zapewne. No dobra, szkoda, że nie natrafiliśmy na wytrychy, ale to nic, zobaczmy, co tu jest. Otwarta beczka, pomniejszy eliksir jeszcze widzę, pomniejsze wzmocnienie, trucizna, słabszy lek, dafuk. W ogóle jakieś rękawice poziomu czwartego tam są. Słabszy lek. A, to jest znowu to, patrzcie, takiego koloru. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Ale może... Ciekawe, czy tym nie można by było uleczyć jednego z tych pacjentów na obszarze kwarantanny. Bo ja tam zabijałem, wiecie, jednego z nich, żebyśmy mogli odzyskać eliksir, a może to nie było konieczne. Skórzane rękawice weźmiemy sobie na pewno. Beczułka herbaty. Dobra, tu są jeszcze beczki z zawartością. Cudowne uzdrowienie. Ser. No, jest manuskrypt. Oho, jeżeli ktoś znalazł tę notatkę, to znaczy, że mój eksperyment przybrał zły obrót. Uzdrowiciel nie ponosi żadnej winy. Nic nie wie o mnie ani o moich działaniach. Myślę, że już całkowicie zapomniał o tej komnacie w piwnicy. Regularnie podrzucałem mu tylko moją herbatę uzdrawiającą dla jego pacjentów. Aha, czyli notatka tego gościa, o którym on mówił, a tu jest ta herbata. Ciekawe, sterta książek. Oho, dobra, jest coś więcej. Próbowałem dziś spisać pełną formułę i sposób przyrządzania mikstury, ale kiedy tylko postawiłem pierwsze litery, papier nagle wybuchnął płomieniem. Rozpocząłem więc od nowa. Tym razem chciałem wyryć formułę na żelaznych płytach, ale nawet one topiły się jak śnieg, zanim zdołałem zakończyć pisanie. Udało mi się przynajmniej zapisać i wyuczyć na pamięć 2/3 tekstu formuły. Jestem już dziś zbyt wyczerpany, aby kontynuować. Teraz udam się na spoczynek i jutro zacznę od nowa. Myślę, że następnym razem spróbuję pisać na kamiennych tablicach. Na szczęście tym razem byłem przygotowany. W innym wypadku lawa z roztopionej tablicy z pewnością by mnie zabiła. Wychodzi na to, że nie mam wyboru. Muszę użyć jednej z moich cennych smoczych łusek. Może na niej uda się zapisać formułę. Wszystko inne topi się niczym śnieg latem. Oby bogowie przekleli te cholerne gady. Nawet ich skóra stopiła się, kiedy próbowałem zapisać tę nieszczęsną formułę. Z pewnością mam tu do czynienia z jakąś czarodziejską sztuczką. Łuska stopiła się na dymiącą galaretę i wypaliła mi dziurę w podłodze. Porzucę daremne próby zapisania formuły. Poza tym stwierdziłem, że taka wiedza w nieodpowiednich rękach może być bardzo niebezpieczna i ryzyko jest wielkie. Będę nadal udoskonalał miksturę. Najbardziej niepokojący jest fakt, że mikstura herbaty czasami wybucha w nieoczekiwanych momentach. Byłoby dobrze, gdyby wybuchła, byłoby niedobrze, gdyby wybuchła po wypiciu. Po dodaniu kwasu siarkowego mikstura zaczęła świecić dziwnym blaskiem. Coś podobnego obserwowałem już w eksperymentach z tlenkiem fosforu,
ale teraz blask jest znacznie bardziej intensywny. I co więcej, jak do tej pory mieszanina nie wybuchła. Wychodzi na to, że wyeliminowałem samorzutne eksplozje. Dziś dodałem dwie porcje ususzonych i zmielonych oczu tyranów, cały czas mieszając wywar. Mieszanina zabulgotała, ale nie wybuchła. Od 5 godzin substancja jest stabilna i zachowuje umiarkowaną temperaturę. W jednym momencie wydzieliła tylko chmurę intensywnego, aromatycznego dymu. Za chwilę jej posmakuje. Zmieszałem z herbatą gaz uzyskany przez połączenie brązowej substancji z kwasem solnym. Nadałem gazowi nazwę chlor ze względu na fakt, że ciemnobrązowa substancja zmieniła po reakcji kolor na intensywną zieleń. Substancja też wydaje lekki zielonkawy blask. Co ciekawe, chlor bardzo dobrze rozpuszcza się w herbacie. Nie ulatnia się, ale pozostaje w fazie ciekłej. Teraz silny smak herbaty orzeźwiająco szczypie w język. Psia krew, znowu cios. Nie trzeba było zwiększać temperatury. Na powierzchni nagle zaczęła tworzyć się piana. Płyn robił się coraz ciemniejszy, aż wreszcie rozpoczęła się niekontrolowana polimeryzacja. Szalenie trudno było usunąć twardy osad ze ścianek czajnika, ponieważ normalne młotki i dłuta rozpuszczały się przy kontakcie z tą spolimeryzowaną substancją. Stworzyłem nową herbatę. Tym razem dodałem w bardzo niskiej temperaturze 0,5 litra białego kwasu dentystycznego. Kto by pomyślał, że po prostu się rozpuści? I to razem z czajnikiem. Jutro pójdę do jakiegoś kupca i znajdę nowy czajnik. Od jednego z kupców w mieście kupiłem sobie bardzo dziwny czajnik. Jest zrobiony z metastali. Z uwagi na metastabilny stan zawieszenia między wymiarami, ta wyjątkowo droga stal w zasadzie nie istnieje ani tutaj, ani gdziekolwiek indziej. Jest więc to chyba jedyny materiał, który nie rozpadnie się od działania herbaty. Dziś jeden z chochlików demonicznych uciekł z klatki i wdrapał się na mój stół laboratoryjny. Chyba pośliznął się i wpadł do mojego nowego czajnika, w którym ważył się nowy eksperyment. Wtedy zaobserwowałem gwałtowną erupcję mroku w czystej postaci, a temperatura zaczęła gwałtownie wzrastać. Obawiałem się, że powtórzy się reakcja polimeryzacji, ale na szczęście nic się nie stało. Jedynie chochlik uległ rozpuszczeniu. Co ciekawe, kiedy herbata rozpuściła małego diabła, przeszła w stan ustabilizowany. Kolejna katastrofa. Jeden z moich pierścieni, ważna pamiątka rodowa, zsunął mi się dziś z palca i wpadł prosto do czajnika z herbatą. Zawartość naczynia pokryła się pianą, zaś temperatura zaczęła gwałtownie się zmieniać. Wtedy lekko myślnie wsadziłem rękę do gorącego płynu, żeby wyciągnąć pierścień. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że wnętrze czajnika wydaje się znacznie bardziej rozległe, niż wskazywałyby na to wymiary zewnętrzne. Wreszcie udało mi się wymacać mój pierścień. To znaczy, wydaje mi się, że to mój pierścień, ponieważ stał się niewidzialny. Chciałbym poddać jego nowe właściwości badaniom, ale gdzieś go położyłem i teraz nie mogę go znaleźć. Dziś zmieszałem 5 dawek śliny Cerbera ze sproszkowaną mandragorą i dodałem to wszystko do mikstury, cały czas uważnie mieszając. Płyn zabulgotał i z naczynia wychlapało się kilka kropel, które spadły na chochliki. Po krótkich wrzaskach 2 z nich zamieniły się w chmurę śmierdzącego gazu, zaś 3 zamienił się w muchę polną. Ostatni niestety wybuchnął. Przynajmniej mogłem użyć muchy polnej jako dodatkowego składnika. Posmakowałem herbaty. Jest wyborna. Może to tylko moja wyobraźnia, ale mam wrażenie, że teraz widzę w otoczeniu znacznie więcej rzeczy niż wcześniej. Ciekawe, kiedy ten efekt ustanie. Czy herbata mogła dać mi zdolność odczuwania zmysłami innych wymiarów? Nareszcie udało mi się zdobyć trochę krwi demona, aby kontynuować pracę nad udoskonalaniem formuły. Było to bardzo trudne. W końcu demony nie lubią się nawet między sobą, nie wspominając już o innych rasach, no i są podstępne i niebezpieczne.
Teraz sprawdzę swoje aparaty, a jutro dodam krew do herbaty. Adam Mickiewicz. Eureka! Krew demona bardzo poprawiła smak herbaty, chociaż już wcześniej mieszanina była wyborna. Wydaje mi się, że płyn ma teraz nowe, interesujące właściwości. Chwilami myślę, że ten wywar żyje własnym życiem. Jutro bliżej zbadam te efekty, ale teraz zrobię sobie zasłużoną przerwę na herbatę. Usiądę w moim ulubionym fotelu i będę smakował wybornego aromatu herbaty. Też macie jakieś takie dziwne wrażenie, że z tą herbatą coś można zrobić? Dodawał różne składniki. O, w ogóle patrzcie, tutaj są chyba te chochliki albo coś, co tam brało udział niezamierzenie w eksperymentach, tak? Ej, może coś tutaj można dodawać do tej herbaty? On w pewnym momencie mówił na przykład, że pierścień mu tam wpadł, może można jakieś dziwne rzeczy tutaj robić. Patrzcie, jest na przykład proszek chemika, jakby tam wsypać. Ale nie było mowy o żadnym proszku chemika. Co on tam dodawał? Jakieś tam oczy dziwne, tak? Czerwona butelka, patrzcie. Może alchemię by trzeba było mieć na wyższym poziomie i coś by dało radę specjalnego zrobić. Może ja to zabiorę, chociaż to waga 300, to nie wiem. Ale w ogóle mieliśmy kiedyś jakieś zapiski, nie? O herbacie też. Takie, na jakimś takim losowym manuskrypcie. Coś była herbata kogoś tam. Tylko nie pamiętam, o co tam chodziło. Jak natrafimy na jakiś taki manuskrypt, na manuskrypt podobny, to trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj w ogóle coś tak połyskuje, ale nie mogę tego podświetlić. To wygląda jak... Nie, w sumie nie wiem, co to jest. Pamiętam, że coś gdzieś kiedyś mieliśmy, tylko nie pamiętam w związku z czym to było. Tam była jakaś herbata właśnie kogoś. Może właśnie tego gościa, o którym mówił ten zielarz, tylko idzie, a może teraz jakbyśmy z nim zagadali, to coś by nam powiedział szczególnego, gdzie on jest? Jest tutaj. Chwila. Nie bardzo, nie ma już żadnej opcji. Ale on mówił też chyba imię tego gościa, który mu dostarczał herbatę. Ciekawe, czy to nie było właśnie imię, które było ujęte też w manuskrypcie, który kiedyś mieliśmy. Musimy na to zwrócić sobie uwagę na przyszłość. Jeżeli macie jakiś pomysł, czy coś może, nie wiem, próbować wrzucać do tej herbaty, ale tam była krew demona, tak? Nie mieliśmy żadnych takich składników. Jakieś oczy, krew demona. Takie dziwne składniki. No ale kto wie, może coś takiego kiedyś znajdziemy. Pamiętajmy, że tutaj, w tym domu, jest herbata. Ja to nawet zaznaczę na mapce. Damy sobie taką chorągiewkę. To tutaj gdzieś była ta klapa, nie? No piszemy herbata. Może to będzie istotne. O, tu jest na przykład szczur. Może on coś wie o herbacie. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj na dwór Ser Dantego. Obejdziemy go naokoło, może coś ciekawego znajdziemy. Na dworze Ser Patryka był kamień teleportacyjny, to może Ser Dante też ma coś podobnego. Trzeba się uważnie rozglądać, macać, wciskać Alt. Może się uda coś wykryć. I jeszcze tam na zewnątrz trzeba się będzie przejść. Dzisiaj badamy dokładnie Verdistis, przynajmniej jeżeli chodzi o odkrywanie mapki. Tutaj żaby. O, jest szczur. O, ktoś tu stoi. Ale to wygląda mi na takiego zwykłego mieszkańca, ta biedny mieszczanin. Co on robi tutaj na dworze Ser Dantego? Może pracują u niego. No, coś tam chodzi. Możliwe, że kot gania za szczurem. Nie, tutaj chyba nic takiego już nie będzie. No dobra, to w takim razie wychodzimy i przejdziemy się jeszcze tutaj wzdłuż tych murów. No, czy tutaj wszystkie... A nie, jeszcze tu jest jakiś domek. Dobra. To w takim razie tutaj mieliśmy kurnik. To może tak zrobimy. Wrócę się tutaj. Kawałek, o, tu jest w ogóle szczur jeszcze. Drewniane drzwi, uszkodzone grabie, tu się... A, coś tam jest w środku.
Zaraz to wszystko sprawdzimy, tylko najpierw naokoło. Kto wie, czy ktoś tutaj gdzieś nie schował jakiegoś klucza na przykład. Patrzcie, pień drzewa, taki clickable. I jest kluczyk. No. Coś znalazłem. Korowa sobie tutaj chodzi. Dobra, już skoro tu jestem, to sobie zobaczymy to do końca. Kurczaki, świniaki, kurniki. Okej. Mhm, dobra, są drzwi. Kluczyk pasuje. Pasuje. No nie, mogłem się domyślić. Niewidzialność. Jakiś kot tutaj jest. A, widzę właz. Dobra, coś tu będzie pewnie fajnego. Drewniana skrzynia bez zawartości. To są skrzynie, których nie można przestawiać. Takie cięższe. Na ciemno... Co jest? O kurde. Dobra, gdzieś tu wpadłem. Przypomniał mi się motyw z Fallouta 2. Pamiętacie? Znaczy, no pewnie nie pamiętacie, ale może co niektórzy. Tam był ten obszar taki z tymi sztucznymi zwłokami nabitymi na pale. To były kukły, no nie? I tam się szło prawo, no tam w prawo, tam był taki budynek i były takie kartonowe płyty ułożone na podłodze. I jak się chciało po nich przejść, to tam wpadało się, no nie? Coś takiego było. O, tak mi się jakoś skojarzyło. Dobra, szczury wybijemy i rozejrzymy się tutaj. Okej. Jakaś tarcza tu jest, skrzynia na strzały. No, zaraz zobaczymy, szpada. Może coś za beczkami schowane. Jeszcze jeden szczur tu chyba chodzi, zaraz go namierzę, tak jest. Dobra, wybiliśmy wszystkie szczury, tak dla zasady. Tak, są jakieś beczki z zawartością, na pewno. Ciężko tutaj gdzieś przerzucać to. Dobra, tu nic nie będzie, więc będziemy tutaj przerzucać. Beczka bez zawartości. A, widzę, jest skrzynka zamknięta, już ją namierzyłem. No ale tak na wszelki wypadek jeszcze, o, cudowne uleczenie, bombę smugową to sobie darujemy. Tak dla zasady to wszystko tutaj przestawię, może jeszcze jakaś skrzynka jest tam dodatkowa schowana, nigdy nic nie wiadomo. Że tu niby sobie jedną zauważyliście, przestaliście przerzucać beczki, a tam jeszcze coś może gdzieś, ale nie, no oj, wziąłem sobie. Wziąłem sobie ten szpadel, czy co to tam było. No dobra, klucza żadnego innego nie namierzyłem, więc w takim wypadku użyjemy wytrycha. No teraz tak uważam na te wytrychy. Jak będę mógł gdzieś kupić, to będę kupował. Jest udane otwieranie zamków, 1000 zł i skórzany pas poziomu 5. Ostro. No fajne miejsce kolejne. No dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Może coś tutaj jeszcze za tymi pakunkami jest. Zobaczmy. Nie ma tego za bardzo jak tutaj przerzucać. Żeby sobie nie blokować niczego. A tutaj można wyjść. Nie można. Nie, zawalone tu jest. Nie, nic nie wymyślimy tutaj chyba więcej. Idziemy stąd. Idziemy zwiedzać dalej. Zobaczymy, co jeszcze ciekawego uda nam się znaleźć w Verdistis. Mogliby nam muzyczkę puścić. Przejdziemy się tutaj przy murach. Z prawej strony posiadłość Ser Dantego, z lewej strony mury. Przejdziemy się drogą, może coś się wydarzy. Artemis Entreri tu jest, ej. Bogowie, co za nudny dzień. Jakbym tylko miał trochę grosza, poszedłbym do gospody i upił się jak Bela. Życie ma jeszcze inne uroki oprócz upijania się albo nudzenia na śmierć. Rusz dupsko i zajmij się czymś pożytecznym. To ci zrobi lepiej niż piwsko.
A dobra, może to nie, bo tu jest, widzę, zakończenie rozmowy. A co ty w ogóle masz tutaj? Nic ciekawego. Nie masz nic lepszego do roboty, niż marnować sobie życie w taniej spelunie? Posłuchaj, nie mam roboty, za stary jestem, żeby dostać jakąś nową pracę i nudzę się śmiertelnie. W gospodzie przynajmniej mogę pogwarzyć z kameratami i utopić smutki w piwku. Od pijaństwa nie staniesz się mniej smutny. Bez pieniędzy nie ma na to żadnych widoków. Jak tak dalej pójdzie, będę musiał nająć się do czyszczenia gnojówki w gospodzie, żeby dostać parę kufli najtańszego trunku. No dobra, weź to złoto, niech ci będzie. A zatrzymaj je sobie. Czy ja wyglądam na żebraka? Mam swoją dumę. O, doskonale rozumiem. Przepraszam za nietakt. Aha, okej. No dobra, spróbujmy jeszcze tę ostatnią opcję. Życie ma jeszcze inne uroki oprócz upijania się albo nudzenia na śmierć. Rusz dupsko i zajmij się czymś pożytecznym. To ci zrobi lepiej niż piwsko. Nie. Po prostu taki jakiś przechodzień, chyba że związany z jakimś questem, który dostaniemy jeszcze w przyszłości. Pamiętajmy, że tutaj jest Artemis Entreri. A tu jakieś zgromadzenie nielegalne. Dzień dobry, strażnik. To niesprawiedliwe. Wszyscy mówią, strażnicy w Verlistis są przekupni. Do tej pory nikt nie usiłował mnie przekupić. Czekajcie, co powiesz na 50 sztuk złota? Przymkniesz oko, kiedy dziś wieczorem będę składać wizytę w okolicznych domach. Ej, spróbujemy tę opcję? Uwaga. Co? Powinienem cię aresztować za próbę wręczenia łapówki. O, przestań się ze mnie śmiać. No już, no już. Aha, to takie tylko, no dobra. Tu jakieś dzieci sobie chodzą. No dobra. Idziemy dalej, odkrywamy mapkę w Verdistis. No już dużo tego nie zostało, jakby nie patrzeć. Tu jest coś zielonego na mapce, ale to. A nie, to jest biedny mieszczanin i koteł. Gdzie sobie pójdzie? O, dobrze idzie, dobrze idzie. Uciekamy. Znowu strażnik. Lepiej nie przemierzaj nocą ulic. Pozostań w tawernie, a nie powinna ci się stać żadna krzywda. Ale przecież tak wielu ludzi chodzi nocą po Verdistis, nawet dzieci. Ba, wszyscy mają już dość tych ulicznych szczurów. Ale kto miałby kłopoty, gdyby któryś z gości Verdistis stracił choćby kropelkę krwi, ha? Pytam kto? No właśnie, strażnicy, bo mają pilnować porządku. Strażnik. W zeszłym tygodniu ktoś uciekł z więzienia. Uważaj, to możesz być ty. Dafuk? Ej, a może uciekł ten. Dorian. Pamiętacie go? Lydia? A to z Lydią rozmawialiśmy, nie? Witaj, doszły cię słuchy o tych okropnych morderstwach, które ostatnio popełniono w mieście? Wszystkie ofiary były młodymi kobietami. To okropne. Wygląda na to, że strażnicy są bezsilni. Aha, to chodzi o wampira, tak? Nie trzeba się już obawiać, zabójca został złapany. Aha, co za wspaniałe wieści. Kilka ostatnich dni to był prawdziwy koszmar. Wygląda na to, że strażnicy jednak na coś się jeszcze przydają. Jacy strażnicy? To ja byłem. Przepraszam bardzo. Strażnicy. Dobra, idziemy dalej. A ci strażnicy to sobie tu chodzą tak naokoło cały czas, tak? Ale żaden z nich nie ma wytrychów. No, zdziwiłbym się, gdyby strażnicy handlowali wytrychami właściwie. Dobra, tu się jeszcze możemy przejść. Tu jest dom, w którym spotkaliśmy tego zabójcę. Zabójcę starego księcia. Pendraka, czy jak on się tam zwał? Jak tam to nazwisko jego było? Pendrive'a, tak? Księcia Pendrive'a. Biedny mieszczanin. Tutaj też jakieś zbiegowisko takie poważne. Aha, tutaj mieliśmy jakiś właz, ale to wytrychy nie działały. Potrzebujemy klucza, ale ja totalnie nie wiem. Ale ten właz jakiś dziwny był. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami właz, którego nie można otworzyć.
Pamiętacie, to był ten włas, w który jak klikałem, to nie było w ogóle symbolu obracającego się klucza. Więc możliwe, że nic z tym się nie da zrobić. No to chyba wszystko, nie? Weźcie, no tutaj popatrzcie. To jest to całe Verdistis. Nie można z tego właściwie wyjść. Chyba, że tutaj główną bramą, ale to wtedy wchodzimy na mapkę Rivertown. Czyli ta cała mapa tutaj nieodkryta, to chyba się nie da tego odkryć. No chyba, że jest jakiś sposób wyjścia gdzieś pod ziemiami, ale no nie wydaje mi się. Dobra, czyli jeżeli chodzi o Verdistis, to zostawiamy to. Pamiętamy, że tutaj jest ten dziwny włas, ale nie wiem, chyba nic z tym się nie zrobi. I tutaj jest ta podejrzana herbata. Dobra, użyjmy sobie piramidki, chodźmy do dzielnicy handlowej, zidentyfikujemy przedmioty, bo tam kilka się udało zdobyć, takich niezidentyfikowanych. Było coś drugiego poziomu, bo nie wiem, czy opłaca nam się te buty z identyfikacją zakładać. Tu jest czwarty poziom, piąty, tutaj nic nie mieliśmy, czyli nie. Dzień dobry, panie piechurze, my chcielibyśmy zidentyfikować przedmioty sobie. Pasek poziomu 5. No ciekawe. 16 tysięcy? O kurde. O kurde, jaki pasek. Ej, 80 magii, 20 do żywotności, 6 do inteligencji, 4 do siły, resy, jakość zaklęcia 4, da fuk. Przecież ja zmieniam pasek, zaraz go nafaszerujemy, może nie jakimiś super kamieniami, ale to i tak mi nie będzie szkoda, bo nawet jak w przyszłości znajdziemy super kamienie, to mamy dużo innych przedmiotów ze slotami, które i tak trzeba będzie uzupełniać. Więc ten pasek smoka, ten pas stanowi fragment legendarnej smoczej zbroi. No fuk? To jakaś smocza zbroja cała tu jest? 4 do słuchu w ogóle tu jeszcze jest. Jaki pas! Dobra, zobaczmy te rękawice, rękawice poziomu 4. Rękawice też mamy takie w sumie słabe, nie? 9000. Ej, no to też fajne rękawice. Kościane rękawice. Gdy założysz te rękawice, możesz ujrzeć kości własnych dłoni. 60 do żywotności, fajne. 5 do obrony, to jest dobre. No, obrona, wiecie, wynika z pancerzy, ale to nie tak łatwo to zwiększać, jeżeli nie dajemy dużo w zręczność, chociaż ja teraz zacząłem dawać, ale sama obrona, mamy 26 i nagle tam kilka punkcików dochodzi, to fajna sprawa. Dzięki temu może będziemy mieli szybsze przełamanie wynikające ze zręczności, żeby te procenty zaczęły spadać tutaj, ta szansa, że wrogowie nas trafią. Więc ja wam powiem, że... W tym odcinku jeszcze zaraz sobie ogarniamy sprzęt. Tak na poważnie. Tylko tak, zobaczymy, czy nie ma jakiejś książeczki na sprzedaż tutaj. Chociaż ostatnio on tutaj za bardzo się tym nie popisywał, nie? Zajdziemy jeszcze do maga. Może u niego. O! Odporność na elektryczność. No to tam mamy te odporności na elektryczność. Nie powinno być z tym problemów. Zwłaszcza, że jeszcze tam w umiejętnościach będziemy sobie zwiększać resy. Czy chcemy coś sprzedawać? Na razie nie. Użyjmy piramidki. Chodźmy sobie do naszej skrzynki. Nie, chyba nie ma potrzeby. Dobra, porównajmy sobie pasek. Żywotność 60 do magii, tu jest 80 do magii, 20 do żywotności. To jest 32, ale to nic. Ale to nic. Jeden do budowy, tu jeszcze jest trochę do inteligencji. Też fajny pasek, ale on jest fajny dzięki temu, że dołożyliśmy tutaj dwa kamyczki, nie? Te runiczne. Tutaj możemy 4 dołożyć. Resy są fajne. Dobra, zmieniamy pasek, czyli... Ten odkładamy, ten bierzemy i ja już bym tutaj włożył sobie jakieś kamienie. Nawet jeżeli by nie były jakieś bardzo super perfekcyjne, to taki duży bonus do żywotności dołożymy. I tu jest tak, 20 do żywotności, będziemy mieli teraz w sumie 20, 100 do żywotności z paska.
I dołóżmy jeszcze te bonusy do inteligencji. I pasek będziemy mieli z głowy. Będziemy inne kamienie dokładać do innych jakichś tam ekwipunków, lepszych lub gorszych. I tutaj mamy 30 do inteligencji, 80 magii. Wiecie, 30 do inteligencji razy 6, to jeszcze dochodzi magia. 4 do siły, tutaj fajne resy. Zobaczmy, jakie resy mamy. Czyli tu mamy setkę na elektryczność. Ostro. No, najmniej na ataki duchowe, ale 60 i tak super. Czyli tak, możemy się pozbyć już tego paska i rękawiczki, to chyba śmiało mogę zmienić. Tutaj mamy tak, 19 do magii i ta elektryczność, której mamy dużo, a tutaj dochodzi żywotność bardzo dużo, resy. O, koniczyny z ołowiu plus 1, ej, to będziemy mieli plus 4, znaczy 4 punkty, a to jest naprawdę fajny skill. Podejrzewam, że może się przydać jeszcze. No dobra, no to ja bym sobie też rękawiczki zmienił. Ale dzisiaj postęp w sprzęcie. Pokażcie mi teraz. Na elektryczność spadło, teraz na ogień mamy 95, ale fajnie jest. Na trucizny 76, super, super. Dobra, i te nasze stare sprzęty, żeby to się nie myliło, to sprzedamy. No i będziemy szukać kamieni nowych. On tutaj nie miał jakichś kamyczków fajnych. Znaczy wiecie, gdybyśmy nawet mieli, odporność na elektryczność, nie. Gdybyśmy nawet mieli w końcu to przełamanie wynikające ze zręczności, żeby nam ta obrona zaczęła dawać jakieś uniki, to nawet jakbyśmy natrafili na jakiś duży albo duży kamień runiczny z bonusem do zręczności, to ja byłbym skłonny go kupić albo podnieść po prostu w terenie i w jakiś slocik sobie tam gdzieś włożyć, nie? Bo naprawdę dużo jeszcze mamy tych slotów do zapełnienia w przedmiotach, które trzymam w skrzyni. Więc trzeba będzie coś pod tym kątem sobie pomyśleć. Ale fajnie. W ogóle jaki pancerz mają te rękawiczki nowe i pasek? Tu jest pancerz 20. No okej, szału nie ma, ale tutaj na przykład pancerz setka, nie? Bardzo dużo. Dobra, sprzedamy te nasze stare sprzęty. Pieniążki ma oczywiście. Nie wiem, czy coś tutaj nowego dostał, czy ja mam sprawdzać 4000 żywotność, ale tutaj nie można tego ulepszać. Nie, nic takiego nie dostrzegam. Czyli tak, sprzedajemy. To są nasze stare rękawiczki, to jest nasz stary pasek, za 7600 możemy go sprzedać, dużo. On miał pancerz 160, więcej niż ten nasz obecny. To jest ten nasz obecny. 3 wytrychy mamy, jakby co, niewiele. Sprzedamy jeszcze tę miksturkę. Te fioletowe możemy sprzedawać, nie mamy problemów z odpornościami. Fioletowe były odpowiedzialne za odporności. No i poza tym wszystko wygląda dobrze, potrzebujemy lepszej tarczy na pewno. Chociaż 49 do magii nie jest złe i 3 do obrony, no ale na pewno możemy coś lepszego wyhaczyć. 10 tysięcy ponad zarabiamy na tym sprzęcie. Do widzenia. Tu są nasze buty z identyfikacją. Tu jest wszystko w porządku, tu jest wszystko w porządku. Możemy coś sobie nawet jeszcze połączyć. Tu możemy połączyć. No dobra, poza nagrywaniem ja sobie ustalę nowe skróty klawiaturowe już tak pod naszą nową zdolność. Myślę, że zrezygnujemy z pioruna tutaj tego przypisanego i z przypisanego uderzenia meteoru. Skupimy się na ataku żywiołów. Przypiszę sobie jeszcze jakoś tak lepiej tę klątwę, żebym mógł się szybko przełączać klątwa i atak żywiołów, tak na wszelki wypadek. Mur szkieletów na 34 będzie kolejny poziom. Kończyny z ołowiu mamy na 4 poziomie, 8 jednostek czasu, naprawdę fajnie. I myślę, że będziemy teraz, zaraz, tu jest 34 poziom, to jeszcze kawałek, o tu to jeszcze daleko. Tu kolejny poziom, 36 dopiero. Myślę, że trzeba będzie się skupiać albo na tych resach troszeczkę bardziej. Tu jeszcze 3 punkciki możemy włożyć.
tu mamy otwieranie zamków wymaksowane, zaczarowanie broni wymaksowane, albo zwiększenie obrony. Tu jeszcze dwa punkciki można włożyć. To i to trzeba będzie może wymaksować prędzej czy później. W to za często punktów nie da rady wkładać, no bo tu jednak duże poziomy postaci są wymagane. No i może te shieldy, chociaż może się uda kupić jeszcze księgi z tymi tarczami. Tego nie będę maksował chyba osobiście. Będziemy liczyć na jakąś książkę. Pewnie się trafi prędzej czy później. Głupio by było wymaksować i później znaleźlibyśmy książkę i by była bezużyteczna. To samo tutaj. Damy jeszcze z jeden punkcik i będziemy czekać na wypadek, czy się książka nie trafi. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mamy godzinkę właśnie. Łyknę sobie miksturkę na koniec tutaj, żeby zdrowie uzupełnić. Trzymajcie się, na razie.